Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki. Jestem zachwycony i zaszczycony, że to spotkanie w ramach Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi udało nam się wspólnie zorganizować. Są z nami pani Zofia Żurawska i pan Jerzy Żurawski, którzy będą głównymi gośćmi tego dzisiejszego popołudnia. Natomiast mam jeszcze jednego wydawcę, syna pana Jerzego, pana Brzesława, który też jest z nami. Co myślę, że też wspaniale, to jest takie spotkanie poniekąd rodzinne, ale mam tą dumę i radość, że można powiedzieć, że z Ośrodkiem Kultury i z Państwem Żurawskimi jesteśmy sąsiadami, więc ma to dla nas też taki poniekąd osobisty charakter i cieszę się, że tu jesteście, drodzy Państwo. Zaczniemy, ponieważ plan dzisiejszego popołudnia wygląda tak, że na sam początek obejrzycie Państwo film w reżyserii pani Zofii Żurawskiej pod tytułem Dziadek. Po filmie pan Jerzy przeczyta fragmenty swojej książki, a potem chciałbym Państwa bardzo prosić o aktywny udział w tym spotkaniu, ponieważ mając już to wyobrażenie nie tylko właśnie z filmu, ale i z książki, myślę, że będziecie Państwo mieli wiele pytań. Ja z zapartym tchem czytałem tę książkę i mam mnóstwo pytań, dlatego też zapytałem o to, czy będziemy mieli możliwość drążyć, pytać, wnikać. Bardzo więc proszę. Będzie taka możliwość, że to nie będzie miało charakteru wykładu czy takiego pokazu zamkniętego, tylko będzie interakcja z publicznością, tak? Jestem otwarty na wszystko. Dobrze. Drodzy Państwo, w takim razie zapraszam na sam początek na film i potem jeszcze raz do aktywnego uczestniczenia w tym spotkaniu. Panie Jerzy, zapraszam Pana tutaj do nas na środek. Gdy Pan wygodnie usiadł sobie w tym nowym fotelu, zobaczymy, czy jednak mikrofon, bo Pan nie bardzo jest zwolennikiem mikrofonów, ale ponieważ jest dużo osób na sali, to byłoby lepiej, gdybyśmy jednak wzmocnione Pana głos słyszeli. Odczyta Pan nam fragmenty swojej książki, prawda? Proszę? Odczyta Pan fragmenty książki. Ja będę, no tak, odczytam fragmenty książki i powtórzę w niektórych przypadkach to, co tutaj powiedziałem w filmie. No przygotowując tekst do czytania, nie pamiętałem już, o czym gadałem w filmie. Proszę Państwa, ja nie było moim zamiarem wydanie żadnej publikacji o moim życiu. Namawiany przez dzieci, a i wcześniej myślałem, że chyba warto spisać swoje wspomnienia, szczególnie to tutaj z okresu mojej pracy w Kazimierzu Dolnym, bo jest to część historii konserwatorstwa polskiego, no ale trzeba zacząć od pieca zawsze, wobec tego zacząłem pisać od swojego narodzenia. Nie używam żadnych komputerów, nie potrafię się tym posługiwać. Ręcznie to wszystko napisałem. No i myślałem, w 10 egzemplarzach powiedzie się, rozeszły się po rodzinie i na tym będzie koniec. No wysłałem ten, oczywiście przede wszystkim synom wysłałem ten powielony rękopis. Młodszy syn, którego dzisiaj niestety tutaj nie ma, wziął i przepisał to na komputerze, po czym wysłał tutaj starszemu Grześkowi. Ten uparł się, żeby wydać to w formie książki. Trochę protestowałem, bo mi się wydaje, że tu chwalić się nie ma czym przede wszystkim w tym pierwszej części. No, ale skoro książka już została wydana, to ja pozwolę sobie powiedzieć o tym tak, jakby to moi koledzy z sąsiednich podwórek powiedzieli. Kiedy już książka wydawszy, takie spotkanie autorskie zrobić należy władcom.
No wobec tego kilka fragmentów. Miałem szczęście. Urodziłem się na etnicznej Białorusi, wchodzącym wówczas w skład państwa polskiego, przy pięknej krainie Pojezierza Brasławskiego, gdzie jak okiem sięgnąć łagodne wzniesienia, pieszczyste wyzmy, sosny i brzozy, no i jeziora. Gdy się patrzy na mapę tego rejonu, to wydaje się, że wody jezior zajmują więcej powierzchni, aniżeli ziemia pomiędzy nimi. Moje miasto rodzinne Brasław rozciągnięte jest wzdłuż północnego brzegu największego z tych jezior, Grywiat. Otaczają jeszcze Brasław od północy Cno, Nieśpisz, Bereży i maleńkie Świdco. Kilka kilometrów dalej na północy rozpoczyna się plątanina przepięknych wielkich jezior poprzecinanych półwyspami, usianych wysepkami i połączonych cieśninami. To Strusto i Snudy, Wołoso, Niedrowo i Pocie. Nad tym ostatnim leży Słobódka, rodzinna mieścinka mojego ojca. Wszystko to kraina mojego dzieciństwa. Piękna, ukochana, niezapomniana. Miałem szczęście, urodziłem się wśród ludu białoruskiego, spokojnego, dobrego i pracowitego. Wprawdzie nieco ciemnego, ale uczciwego, kierującego się mądrością ludową, dla którego w sporze wyrok osoby wiekowej stanowił prawo. Białorusini nie odnosili się do nas, Polaków, wrogo. Chętnie asymilowali się i stawali się nawet polskimi patriotami, co udowodnili w dniach wojny. Niektórzy wstąpili nawet do polskich organizacji podziemnej, a także do armii krajowej. W międzywojennym dwudziestoleciu Polska nie odwzajemniała się im za wierność. Fałszowano spisy ludności. Białorusinów nie dopuszczano do urzędów państwowych. W szkołach nie uczono języka białoruskiego, chociaż był on powszechnie używany w domach nie tylko na wsi i małych miasteczkach, ale też w powiatowym Brasławiu. Wszyscy sąsiedzi z naszej ulicy mówili w domach po białorusku. Taki to był kraj. Tylko wspomnianej przeze mnie łagodności i dobroduszności my Polacy możemy zawdzięczać bezpieczne wśród nich bytowanie podczas II wojny światowej. Za dyskryminację i pogardę naród ukraiński wymierzył Polakom straszny odwet. Ojciec Antoni urodził się, jak się rzekło, w Słobódce w 1893 roku. W roku 1916 był zmobilizowany do armii ZAS, ale to już on skreślony. Ojciec nie zamierzał osiem, też skreślony. Trzeba to skracać. 10 maja 1928 roku otrzymał pozwolenie na budowę domu, oczywiście ojciec. Rok później dom został ukończony. A powiększono działkę aż do 2368 m2. W nim to urodziłem się 26 lipca 1930 roku w środę o godzinie 3 w nocy w czasie trwającej burzy ze strasznymi piorunami. Okoliczność ta okazała się wcale nie zwiastowała mi burzliwego życia. Czasy przedwojenne doskonale, przedwojenne i życie codzienne w naszym brasławskim domu pamiętam doskonale. Oczywiście jest to wszystko widziane oczami dziecka, a więc nieco przez różowe okulary. Najbardziej mi się wryły w pamięć miesiące letnie, gdy mamę budziliśmy z Inką około godziny 9. Mama lubiła długo spać. Babcia pozostawała w domu i zarządzała dwiema służącymi. Jedna była do ogrodu, druga do domu. Mama po śniadaniu ubierała się w szorty, na nie wkładała spódnicę i kamizelkę, wszystko z tego samego materiału.
brała w rękę dużą torbę z drugim śniadaniem i parasolkę od słońca, też z tej samej tkaniny. Pantofle też miała z tej samej tkaniny zrobione i zabierała nas na przystań Ligi Morskiej i Kolonialnej. Takie mieliśmy ambicje. Tam wylegiwała się na słońcu, opalanie się było w modzie i plotkowała z braslawską elitą państw towarzystwa ze starościną Wendorfową na czele. A propos pani Wendorfowej, jej mąż Stanisław Wendorf podczas wojny był w Londynie strażnikiem pieczęci Rzeczpospolitej Polskiej i to on w Wałęsie przekazywał na Zaporzeckim w Warszawie te insygnia. Świeciło słońce, a wokół rozchodził się zapach kremu Nivea i olejków do opalania. My moczyliśmy się bez przerwy w wodzie aż do 14.30, o której to godzinie mama brała mnie wrzeszczącego między kolana, namydlała mydłem i zanurzała w wodzie, po czym puszczała wolno. 1 września nie wiedziałem właściwie, dlaczego nie rozpoczął się nowy rok szkolny. Rano pobiegłem do Jurka, ale panowała tam jakaś dziwna atmosfera. Jego ojciec był kapitanem, której nie mogłem pojąć. Oznajmiono mi, że zabawy dzisiaj nie będzie, słowem, żebym poszedł sobie do domu. Po drodze spotkałem mojego koleżkę Piećkę Szaniewskiego, który poinformował mnie, że Niemcy napadły na Polskę, że jest wojna. Na bolszewików nie trzeba było długo czekać. Nie napotykałem żadnego oporu. Wjechali do Wrocławia rano, bodaj już 19 września. Dziwnie wyglądała ta armia. O jej marnych mundurach, byli jakim uzbrojeniu, abnegacji napisano już tyle, że ja sobie daruję. Biedota wrocławska i proletariat żydowski z entuzjazmem powitali armię czerwoną, wybawicielkę od reżimu polskich panów. Kazano wywiesić czerwone flagi. Wpadły do nas pani Juta Kantor, Żydówka, nauczycielka muzyki Inki, z Fischerową wołając, przyszli nasi. Żydówka, nauczycielka, bez pytania o pozwolenie, zaczęły ścinać kwiaty na powitanie bolszewików. Mama z płaczem odrywała od flagi państwowej białe płótno, by wywiesić czerwoną, pokazano to uczyć. Zaczęły się najpierw aresztowania, już chyba w październiku 1939 roku aresztowano wszystkich działaczy politycznych, którym udało się zbiec za granicę, policjantów, urzędników wyższego szczebla, ludzi wyraźnie zamożnych. Wówczas to aresztowano stryja Stanisława, wójta Słobodzkiego, którego osadzono najpierw w piwnicach sejmiku powiatowego, a po 2 bodaj tygodniach wywieziono do Brzezowicza, klasztoru bazylianów pod Głębokiem, zamienionego na miejsce kaźni. To słynne miejsce kaźni. Stryja prawdopodobnie zamordowano w 1940 roku w Koropatach, gdzie rozstrzelano polskich polityków aresztowanych w tym samym czasie, co stryja. Chyba w kwietniu 1940 roku nastąpiła pierwsza deportacja Polaków na Syberię. Ja piszę chyba po prostu, uważałem, że powinienem tylko napisać to, o czym pamiętam, bo przecież łatwo ustalić te wszystkie daty było. Chyba w kwietniu 1940 roku nastąpiła pierwsza deportacja Polaków na Syberię. Nazywaliśmy ją wywózką. Wywózka ta objęła cały powiat warszawski, a zdaje się, miało to miejsce w całym obszarze zawładniętym przez bolszewików w tym czasie. Los ten spotkał rodzinę Żurawskich w Słobódce, chociaż Stryj Stanisław był kawalerem i własnej rodziny nie posiadał. Wystarczyło, że zamieszkiwał w tym samym domu, co stryj Józef.
że mieszkał u nas człowiek straszny. Oczywiście zajęli nam salonik z oddzielnym wejściem od frontu. Człowiek straszny, major Zajcew, zastępca naczelnika NKWD na powiat warszawski. Był to typ prymitywny, rudy o dziobatej twarzy kryminalisty. Wracał na ogół późno, w nocy zawsze pijany. Kiedyś po pijanemu wystrzelił z pistoletu w kierunku drzwi do sypialni, za którymi spali rodzice. Trafił w mosiężny szyld klanki. Do dnia dzisiejszego pokazywałem tu moim synom podczas wspólnych wycieczek do Warszawy. Zachowało się wgniecione miejsce pokoju. Rano bywało, że mama wynosiła miednicę lub wiadro zakrwawioną wodą. Można z tego wnioskować, że Zajcy wracał po jakichś torturach lub mordach. Ale obchodzić się z nim trzeba było ostrożnie i usługiwać także, to znaczy opalać w piecu, zaopatrywać wodę itp. Zajcew znał całą naszą rodzinę i do nas odnosił się grzecznie. Być może ten to lokator uchronił nas od drugiej tury wywozu na siebie. Była też trzecia wywózka na wiosnę, chyba w maju 1945 roku. Tym razem byliśmy pewni, że zostaniemy wywiezieni. Zajcew już u nas nie mieszkał. W nocy zostaliśmy z Inką obudzeni przez rodziców. Było już chyba szarawo. Ubrano nas w płaszcze, berety, dano do rąk jakieś węzełki. I ojciec po pożegnaniu z mamą i babcią zaprowadził nas nad jezioro Bereże naprzeciw naszej łąki. Była tam i jest zatoka kończąca się trzęsawiskiem, bagnem porośniętym różnorodną roślinnością. Widocznie ojciec był umówiony z rybakiem, gdyż jak tylko pojawiliśmy się na brzegu, przypłynął do nas łódką, zabrał na drugi brzeg, gdzie nieco wyżej stał i dotąd stoi jego mały domek. Ojciec odprowadził nas na miejsce, oddał w ręce rybaka i wytłumaczył, że gdyby ojca z mamą i babcią wywieziono, to rybak odprowadzi nas do stryja Piotra do Dala. Pożegnał się z nami i widzieliśmy przez okienko, jak został przewieziony na drugi bieg zatoki, a później, gdy pośpiesznie odchodził. Po wielu godzinach na ścieżce pokazała się postać ojca. Nie wywieziono naszej rodziny, innych powywożono, ojciec wymieniał nazwiska. Później dowiedziałem się, że w nocy przyszedł do ojca Żyd Brasławski. Wywołał go z domu, wręczył kartotekę, która była podstawą do wywiezienia nas do Sybiru i powiedział: panie Żurawski, niech pan tu zaraz spali, a mnie tu nie było. Tak żyjąc doczekaliśmy czerwca 1941 roku, z radia nadal je posiadaliśmy, z audycji nadawanych przez lublińskie BBC. Rodzice dowiedzieli się o nagłej napaści Niemców na Związek Sowiecki. Dni były piękne, ciepłe, noce krótkie, jak to u nas w czerwcu. Któregoś wieczora, w końcu czerwca, było to 29 albo 30, ojciec kazał mnie i Ince przygotować się do wymarszu. W obawie przed działaniami wojennymi na Brasławskim przesmyku pomiędzy jeziorami postanowił nas odprowadzić do dalej do stryja. Musieliśmy przekroczyć szosy do Dyneburga i Turmontu i wzdłuż szosy do Obsy, równolegle do zachodniego brzegu jeziora Drewiaty, dojść do Radzkiego Boru. Szliśmy rowami, by nas na drodze nie uważano, pomiędzy szosą a torami kolejowymi. Na szczęście pomiędzy kolumnami uciekającego wojska były to czołgi, armaty, piechota i tak dalej. Były dłuższe przerwy i następowała cisza. Robiło się już na wschodzie jasne niebo, gdy doszliśmy wreszcie do dala, do Mniewska.
Na ganku siedziała cała rodzina, chyba tylko najmłodsze dzieci spały. Byli też sąsiedzi. Siedzący na ganku popijali wódkę o nazwie Alasz, słodką o smaku kminkowym, że ja też takie szczegóły zapamiętałem. Wszyscy, co zrozumiałe, byli rozochoceni i w doskonałych humorach. Dano mi tej wódki na koniec, żeby to spróbować, stąd pewnie ta dokładna pamięć o niej. Ojciec natychmiast wybrał się w drogę powrotną do Wrocławia. Był piękny początek lipca 1941 roku. Wieczorem przez otwarte okno posłyszeliśmy dochodzący z dala charakterystyczny, zwagający się szum jadących w dużej kolumnie samochodów. Rano dowiedziałem się, że na szosie na wysokości osiedla urzędniczego stoją Niemcy. Przybiegli z tą wieścią do mnie koledzy. Od razu tam pobiegliśmy, rzeczywiście na szosie stały pod drzwiami samochody opancerzone, niektóre na gąsienicach, samochody ciężarowe, osobowe, wieloosobowe, terenowe, wszystko z pełnym uzbrojeniem, również w karabiny maszynowe. Były też ciągnięte niewielkie armaty, chyba także kilka czołgów. W czerwcu 1942 roku Niemcy wymordowali Żydów wrocławskich. O tym, że to nastąpi, mówiło się po cichu, bo Niemcy kazali kilka dni wcześniej kopać głębokie rowy w Kozłowym Borku, jakieś 500 metrów za torami kolejowymi. Nie pamiętam dokładnie daty ale to chyba było na początku miesiąca. Niemcy wygonili z getta i pędzili ich ulicami przez przejazd kolejowy. Odległość od Kozłowego Borku w linii prostej od nas wynosiła niecały kilometr. Padały gęste, czasem rzadsze strzały. Świadomy, że od każdego strzału ginie człowiek, być może ktoś ze znajomych Żydów była przerażająca. Zaszyłem się w krzakach porzeczek w ogrodzie i cały dzień tam przesiedziałem, dopóki nie ustały strzał. Chyba do wczesnego wieczora. Około południa, może nieco wcześniej, zobaczyłem, że otwierały się nagle drzwi kuchenne. Wybiega z nich kilkunastoletnia Żydówka, która musiała wskoczyć z drugiej strony przez okno. Kilkunastoletnia Żydówka, a za nią babcia, która wskazuje ostatnie na prawo drzwi w budynku gospodarczym, czyli skład siana. Żydówka znika za tymi drzwiami, babcia stoi jeszcze na schodkach, a za domu od strony północnej wybiega trzech czy czterech Niemców, albo może umundurowanych Ukraińców. Babcia wskazując ręką krzyczy, pobiegła tam za chleb. Oprawcy pobiegli w tym kierunku i już nie powrócili. Nikt nie widział, że ja byłem świadkiem zdarzenia, babcia też. To też zapadło na ten temat w domu milczenie. Ja bałem się wchodzić do składu siana, a latem nie było po co. Nikt z domowników nie podejmował tematu. Popatrzyłem tylko, jak wieczorem babcia już o zmroku po coś do składu poszła. Nigdy tam nie chodziła. W ręce coś niosąc. Żydówka nie wiem kiedy musiała z naszego budynku gospodarczego wyjść i skryć się gdzie indziej, może na wsi, a później może wpadła w ręce morderców. W tym tragicznym dniu 25 czerwca na plebanię do księdza Ciekana Krejcia, uciekając przed Niemcami, wpadła córka dentysty Jakobsonowej, bardzo piękna młoda dziewczyna. Za nią biegli oprawcy i na oczach księdza dziewczynę zastrzelili. Dziekan Akryć dostał zawału i zmarł na miejscu. I tak ksiądz katolicki stał się razem z Żydami wrocławskimi ofiarą hitlerowskiego barbarzyństwa. Nadszedł rok 1944, a z nim zbliżał się front wschodni
po klęskach Niemców pod Stalingradem i na Ruchu Kurskim. W końcu czerwca wyraźnie już było słychać oddosy walczącego frontu, szczególnie w nocy po Rosie i jeziorach dochodziły grzmoty artylerii i bombardowań. Chyba trwały walki najpierw o Witebsk, nieco później o Połoc, odległy od Błaszławia o 120 km. Około połowy czerwca mama zdecydowała się, że wyjeżdżamy, co także razem z nami zrobili Kurczewscy i niektórzy inni Brasławianie. Wybór padł na wieś Antonowce, położoną na obszernym półwyspie pomiędzy jeziorami Bolojco i Wojso, odległą od Brasławia o 5 km. Kompletna ślepa piszka z jedyną polną drogą wiodącą do nikąd. Bodaj w drugim dniu żniw udało mi się ubłagać mamę o pozwolenie na pójście do Brasławia, jak już front przeszedł. Wziąłem jakieś kanapki, klucze do domu i pomaszerowałem. W godzinę niecałą byłem na miejscu. Dochodzę do domu od ulicy Cmentarnej, wokół cicho i spokojnie. Po ulicy 3 maja chodzą cywili, niewiele wojskowych. Po przekroczeniu furtki zobaczyłem, że na werandzie w podcieniu leży pies, duży owczarek kalizacki. Wszystko najwyraźniej bało się mnie, ale nie uciekało, leżało. Pies uszy miał całe, ociekające krwią, pogryzione przez muchy, komary itp. Włosów nie miał zupełnie nóż. Nie mógł odganiać się, bo jak wkrótce spostrzegłem, miał ranną lewą przednią łapę. Z trudem wstawał na trzy nogi. Był głodny i spragniony, wychudzony. Żałośnie z nadzieją na mnie spoglądał. Oddałem moją kanapkę i napoiłem. Odpędziłem muchy, ale te całą gromadą krążyły nad biednym psiskiem i co chwilę go atakowały. Wyjąłem chusteczkę od nosa z kieszeni i obwiązałem ją głową psa. Śmiesznie wyglądał, ale muchy nie mogły już na uszach żerować. Od tej chwili pies nie ustępował mnie ani o krok. Uśtykając na trzech łapach, wlókł się za mną wszędzie. Wyruszyłem z powrotem do Antonowiec, pies za mną, ustykając na trzech łapach, ale mnie nie odstępował. Cóż miałem począć? Uznałem, że mam psa? Ale co mam na to powiem? Wszedłem powolutku, przestawałem, by pies mógł odpocząć. Po drodze wymyśliłem dla niego imię Nero. I noga i uszy szybko zagroiły się, a pies odkarmiony uzyskał pełną kondycję. I w Antonowcach, w których odczekaliśmy jeszcze kilka dni, aż front się odsunie, i w domu w Brasławiu pies lekceważył wszystkich, nawet mamę, która dawała mu jeść. Ja nie musiałem mu rozkazywać. Nero wykonywał, nawet szeptem wykonane rozkazy, Nero wykonał natychmiast. Gdy byłem jeszcze na progu domu, pies złaził z kozetki i przechodził do kuchni. Nie wolno mu było w domu przebywać, ale on, jak mnie nie było, to łapy kładł na przed progiem na nie. Gdy wyciągnął łapę poza linię progu, wystarczyłbym na niego spojrzeć, łapa wędrowała natychmiast z powrotem. W ostatnich dniach pobytu w Antonowcach szedłem w kierunku zatoki bliskiej domu, w którym mieszkaliśmy. Zatokę poprzedzała łąka i olszynowy zagajnik. Zobaczyłem idącego mężczyznę zarośniętego, odzianego w jakieś lachmany. Zatrzymałem się i obserwowałem z pewnej odległości, tak że mnie nie zauważył. Gdy się przybliżył i podszedł do owego zagajnika, rozpoznałem w nim Żyda. Rozebrał się do naga, wszedł do jeziora. Starannie się wykąpał, po czym rozwinął węzelek i ubrał się w nowe ubranie. Kupkę łachów pozostawił w zaroślach i ruszył w kierunku Brasławia. Podszedłem do owej kupki łachów i z przerażeniem stwierdziłem, że się ruszają. To były przykłady. Gdy front bardziej oddalił się na zachód,
pięknego popołudnia, jeszcze przed podlewaniem ogrodu, siedzieliśmy wszyscy na werandzie. Kurczewski razem z nami. Nagle przed furtką zajechała czarna limuzyna. Szofer wyskoczył, oczywiście umundurowany, obiegł samochód i otworzył drzwi od strony pasażera. Naszym zdumionym oczom ukazał się dawny lokator Zajcew. Tylko już nie major, a pułkownik. Raz mu wbiegł po schodkach do ogrodu, zasalutował, po czym zdjął czapkę, zaczynając od babci, panie pocałował w rękę, pozostałym uścisnął dłonie. Powiedział, że jest tylko przejazdem przez Brasad, nie ma czasu, ale przecież nie mógł sobie odmówić przyjemności złożenia uszanowania babuszki. Kilka minut posiedział, po czym równie elegancko pożegnał się, zasalutował i zniknął za furtką. Szofer zatrzasnął drzwi limuzyny, samochód ruszył. Nienaganne maniery pułkownika Zajcewa zdumiały nas. Ależ go bolszewicy na zapleczu frontu wytresowali. Z chama zrobili dżentelmena. Na dość szatański pomysł wpadł mój kuzynek. Jego matka była aresztowana i wywieziona, ojciec się skrywał, jego brat był w AK. Myśmy go przeganali, mama go przeganała. No dość szatański pomysł. A było tak, wieczorem zaopatrzył się w dużą porcję. W dużą porcję prochu i kanister po benzynie. Takie cenne przedmioty łatwo było po przejściu frontu znaleźć. Poszliśmy na łąkę tu za nasypem kolejowym za szkołą. Tam kanister załadowaliśmy do pełna prochem i przy pomocy zaimportowanego z laski prochu lądu podpaliliśmy. Długo nie trzeba było czekać. Kanister zawył, zaczął latać w powietrzu w różne strony z ogromną szybkością. Rysiek krzyknął chodu. Na szczęście kanister nie trafił żadnego z nas. Zdaje się, że 10 lipca 1945 roku wyznaczono w Głębokiem 90 km od Warszawy termin podstawienia transportu kolejowego dla repatriujących się Polaków. 5 lipca 1945 roku zajechało więc nasze podłoże 5 furmanek, tak zwane podwody. Zaczęło się ładowanie przygotowanych wcześniej rzeczy, a nawet niektórych mebli. Wysoko załadowane wozy trzeba było wiązać mocno sznurami. Miejsca dla osób na wozach nie było. Na podwórzu zgromadziło się sporo sąsiadów i znajomych, w tym chyba pani Niuta i Zoja. Żegnano nas niezwykle serdecznie, dochodziła godzina 17. Zebraliśmy się wszyscy w pokoju stołowym. Ruskim zwyczajem usiedliśmy na chwilę, popatrzyliśmy po ścianach i ruszyliśmy w nieznane. Wozy jeden za drugim wytoczyły się z podwórza i z ulicy Cmentarnej wjechały na 3 maja, stąd zaczęły skręcać nieco pod górę ulicę Wołówki. Szedłem ostatnim, szedłem tyłem i patrzyłem na dom. Patrzyłem na dom. Okna, oczy domu patrzyły na mnie. Zdawało się, że płaczą. Wreszcie na zakręcie gniazdo rodziny zniknęło mi z oczu. Przesłonił je wielki krzak bzu rosnący na posesji Ignatowiczów. Bez rośnie do dzisiaj. I to wszystko, proszę Państwa. A nie, chwileczkę jeszcze. Jeszcze. Ktoś przyniósł wiadomość, że wkrótce ruszamy. Rzeczywiście po sąsiednim torze przebiegła lokomotywa, którą po chwili dołączono do naszego składu.
wagony drgnęły jeden po drugim. Wszyscy staliśmy i w pozostałych wagonach, także w otwartych drzwiach. Z każdego wagonu ukazała się biało-czerwona flaga. Było dobrze pod wieczór, gdy nagle pociąg drgnął i ruszył do przodu, powoli zwiększając szybkość. A rozległ się głośny śpiew. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, tak nam do pomocy Bóg. W tej samej chwili zaprzeczaliśmy rocie przysięgi zawartej w słowach pieśni. Setu. Na pytania odpowiadam wszelkie, nawet podchwytliwe. Czy jest dużo takich wątków, których Pan nie opisał w tej książce? No są wątki, dużo wątków, których nie... A czy są wątki, których nie opisałem? No są na pewno, tylko na pewno mniej ważne, najistotniejsze wątki mojego życia, tego młodocianego, oczywiście tutaj wszystko zauważam. Ja mam takie wrażenie, czytając tę książkę, że Pan na dużą szczerość sobie w niej pozwolił, pisząc ją w pewnej skrytości prywatnego domu. Jest tam taka historia opowiedziana o zimą, kiedy Pana mama wybiegła z domu i między innymi Pan próbując, bo ona bał się Pan, że gdzieś uciekła w świat i wybił szyby w oknie, zakrwawił się. Proszę Państwa. Durne niańki oczywiście sorżyły dzieci, jak były nieposłuszne. No i mówiły, jak nie będziesz grzeczny, to mama od ciebie pójdzie w świat. Pójdzie w świat. No i było tak, że moja mama trochę się coś tam pokłóciła ojcem, narzuciła futro i wyszła z domu. I ja myślałem, że mama poszła w świat. No i to jest to opisane tutaj. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem szczerym i rzeczywiście tutaj może nawet jest pewien nadmiar szczerości w tych tekstach może. No ale trudno, no taki jestem i jedno co jest pewne, udawstwa tutaj nie ma. Bo tam są też takie momenty, jak Pan opisuje tą banię, do której chodząc, żeby w niej napalić, na nogi wskakiwały chły. Oczywiście, trzeba być w bani. Ja opisuję całą architekturę bani, jak ona wyglądała, jak się paliło. Bo to były banie kurne. No ale to trzeba byłoby przedłużyć, a to już równo godziny jesteśmy tutaj. Ja sobie tak wymierzyłem, żeby więcej aniżeli godziny Państwu głowę razem z filmem nie zawracać. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do takiego wątku, że Pan jakby nie stosował tej autocenzury, ponieważ tam jest dużo wątków takich też drastycznych i dramatycznych. W tej książce często różne dramatyczne zdarzenia, między innymi o pastereczce, którą uderzył piorun, i starościna pojechała do niej, albo o chłopcu, który był... Też tak było, że moja mama, która była sekretarką w takim stowarzyszeniu kobiet, obywatelskie stowarzyszenie kobiet, takie było, no jakoś tak się specjalnie nazywało. Oczywiście starościna była przewodniczącą tego stowarzyszenia, moja mama była sekretarką. Kiedyś pojechały, mama mnie wzięła, bo się darłem, że mnie zabrała, pojechaliśmy koni starościńskimi. No i do Ikaźni, to jest 15 czy 18 km od Wrocławia, na kontrolę przedszkoli finansowanych przez stowarzyszenie. No i ledwo zdążyliśmy, wjechaliśmy tam do księdza na plebanię, bo przed burzą już burza trwała, deszcz, ale jak myśmy się skryli na plebanie, pioruny trzaskały. W powrotnej drodze dowiedzieliśmy się, że na burze pastereczka pasła krowy i pioruny ją zabił.
No wobec tego no, panie odwiedziły tam tą rodzinę no, i obeszło się bez jakichś tam, prawda, do dotacji pieniężnej, bo to biedota była okropna. No i takie było życie i takie opisałem. Ale pan też pisze o wielu momentach radości widzianych oczami dziecka, zarówno w tym czasie poprzedzającym wojnę, jak i w trakcie samej wojny. O różnych zabawach, o pewnym trudzie życia, ale też jest mnóstwo szczegółów dotyczących pewnych rytuałów związanych ze spędzaniem razem czasu, ale też z pracą. O tym, jak sąsiedzi bardzo sobie pomagali, jak ten gnój wyrzucali z obory i jaka to była, no pewien rytuał, można powiedzieć, gdzie wszyscy przychodzili no, To loki były, to były słynne, nie wiem, czy one gdzieś tutaj w centralnej Polsce się odbywały, ale tam u nas na wschodzie to było normalne, prawda, że gospodarze ubierali się odświętnie, szli do swoich sąsiadów po kolei i zapraszali na tłok. Po czym na następny dzień, kiedy była ta tłoka, ci gospodarze zaproszeni, a odmówić nie można było, a nie zaproszonym jak się było, to już był despekt, to przyjeżdżali furmanka z koniem i przynajmniej jeden robotnik. I wyrzucali nawóz z chlewów, z stajni, wwieźli na pole, rozrzucali na kubki. Kobiety roztrzęsały to wszystko i zaraz konie orały to. A zatem szedł siewnik i zasiewał. To była organizacja, że w ciągu całego jednego dnia odbył się cały cykl wywiezienia dzięki właśnie takiej organizacji i współpracy sąsiedzkiej. Oczywiście po już tej zakończeniu tłoki wszyscy gospodarze pojechali do swoich domów, przebierali się, poszli do bani, wykąpali się. Bania to znaczy łaźnia, żeby może nie wszyscy to wiedzą. Wykąpali się, ubrali się odświętnie i przychodzili na przyjęcie wielkie. No oczywiście musiała być wódka, musiała być tam, prawda. Ten długo to trwało, ja tylko pamiętam, ponieważ krowa padła, ją tam dobili. Więc ja tylko pamiętam, że w kuchni przygotowywano na tłokę flaki i ja sobie przypominam, jak te flaki były czyszczone i od tego momentu w ogóle flaków nie jadłem. Ale wszystkim smakowały. Ale ja myślę do pana takie pytanie, bo nie będziemy całej książki opowiadać. Tą książkę po prostu trzeba przeczytać. Myślę, że to powinno być pewną zachętą dla państwa, żeby dziś tą książkę nabyć, zdobyć autograf, przeczytać. A przy spotkaniu z panem Jerzym nad Wisłą podczas spaceru jesiennego zatrzymać się i zadać jeszcze pytania, dopytać o pewne szczegóły. Dla mnie właściwie można powiedzieć, że to jest powieść, bo to jest taka powieść historyczna, w której jest olbrzymia ilość informacji na temat życia w tamtych czasach, w tych trudnych czasach, ale też powiedziałbym, że pięknych i zanim wybuchła wojna, takich sielskich, bo to życie na wsi miało swoje uroki. No to pan bardzo chwalił ten czas. Warszawa to było powiatowe miasto, tylko na wsi w Słobudce, to w małym miasteczku, był jeden stryj, a w Dalaniach był drugi stryj, gdzie ojciec również miał swoją ziemię i ten stryj gospodarował na swoim i na ojcu. I stąd ja tutaj odnośniki do Dalań, prawda? Że tam zawsze mogliśmy się schronić, a to za Pawle radziło. Tak, myślę, że próbując państwa jakby przekonać do tej książki, to jeszcze zachęciłbym, żeby dać tę książkę młodemu pokoleniu, nastolatkom lub niewiele starszym osobom, ponieważ jestem przekonany, że skonfrontowanie swojego dzieciństwa, tego, który jest w czasach demokracji, kapitalizmu, w pewnym dobrobycie, może być
wręcz zaskakujące, jeśli taki młody człowiek przeczyta chociaż fragmenty dotyczące tego trudu, jak ciężko się pracowało. Pan opisuje, bo jeszcze chcę dwa wątki poruszyć dotyczące pana optyki, gdzie... No codzienność w domu dawniej, ale kobieta musiała się napracować. Ale pan też tam pisze o swojej pracy, ponieważ w domu, w którym pan mieszkał, pewną chlubą tego domu była toaleta, która była absolutną rzadkością, gdzie zimą nie trzeba było wychodzić na dwór. I pan też opisuje, jak trzeba było, mówiąc krótko, dbać, żeby ta higiena była utrzymana w tym domu. I też tak sobie myślę, że młody człowiek, który by usłyszał o tym, że jakby toaleta trochę działa na innej zasadzie niż jest to we współczesnym świecie, myślę, że to byłoby zaskakujące. No ale... ja tego nie wiem, wszystko to byłoby ciekawe, ale ja już uważałem, że nie mogę tego państwu wszystkiego przeczytać, bo bym całą książkę przeczytał. Mam taką propozycję, jeśli macie państwo jakieś pytania, to bardzo zachęcam do zadania ich. Jeśli nie, to za chwileczkę przestawimy ten stół i myślę, że będzie okazja nabyć taką książkę i zdobyć autograf z dedykacją. Ja tylko zapytam, to jest tylko pewien odcinek pana życia. Czy pan zamierza dalej pisać? Tak, proszę pani, właściwie druga część będzie istotniejsza, ponieważ to jest o mojej pracy. Praca zawodowa. Tak. Zaczyna się przez studia, no i później dalej moja praca zawodowa, która była najpierw w Olsztynie, potem u konserwatora wojewódzkiego w Rzeszowie, potem byłem wicedyrektorem w Łańcucie, stamtąd przyjechałem tutaj do Kazimierza zostać konserwatorem na powiat puławski i cała tutaj ta moja działalność, walka o to, żeby Kazimierz otrzymać nie pozbawić go najróżniejszych wartości artystycznych. Ja pamiętam spotkanie z panem, kiedy pan slajdy świetlał i pokazywał te domy potworki, które się buduje w Kazimierzu. Prawda? Wytykał pan, rzeczywiście to tragicznie było wszystko zbudowane. No niestety powstało dużo, walczyłem z tymi, nie wszystko mi się udało, ale już po moim odejściu ze stanowiska dużo tutaj narobiono. Tak. Przede wszystkim zagęszczenie zabudowy, skala zabudowy i to jest, na przykład hotel Król Kazimierz to jest absolutny skandal i temu podobne również. Ja osobiście czekam na ciąg dalszy. Kiedy możemy tutaj spodziewać się drugiej części? A to trzeba wydawcę spytać. W przyszłym roku. Jest w trakcie redakcji. Tekst jest, wymaga uzupełnień. I w przyszłym roku, miejmy nadzieję, będziemy mogli się spotkać już z drugą częścią. Czyli... Dziękuję. A jak długo pan pisał tą część, którą tutaj mamy? Oj, bardzo długo, kilka lat. Bo odkładałem rok czasu, nic nie pisałem. Proszę państwa, ja już jestem leniwy, nie bardzo mi się chce. Ale jak siądę, wezmę długopis, kartkę przed sobą położę, a jak się do tego zmuszę. Ale to trudno się zmusić. A proszę powiedzieć, kto był dla pana takim głównym motywatorem? Kto pana, czy rzeczywiście wydawca najbardziej motywował pana, żeby pisać, chodził, pytał? Lękał. Ciągle mówi, bo ja oczywiście synom opowiadałem o swojej działalności. No więc mówię, ojciec, spisz to wszystko wreszcie. No i spisałem. Ale proszę państwa, żeby być uczciwym, to ja już wcześniej myślałem o napisaniu pamiętniku. Późnym latem 1986 roku odpoczywałem w Nieborolu. Po śniadaniu wyszedłem przed front pałacu, skręciłem w lewo i boczną bramką udałem się do parku. Raźnym krokiem maszerowałem ścieżką wzdłuż kanału, gdy nagle zabrakło mi tchu, skręciłem w boczną alejkę i przysiadłem na najbliższe ławce. Czas zacząć wspomnienie pójścia. To był 68. Ja sobie pozwolę.
pozwolę jeszcze na takie pewne uzupełnienie. Mianowicie znalazłem w międzyczasie, w ciągu ostatnich tygodni, list ojca z 1988 roku, a więc nie tak dawno, kiedy ojciec pisze w tym liście do mnie i do mojej żony: byłem w Brasławiu, byłem w Brasławiu. No to by jeszcze, jak pamiętamy, to był ostatni rok jeszcze kochanego Związku Sowieckiego, potem się to zaczęło wszystko rozpadać. I ojciec jeszcze wtedy był po prostu w delegacji służbowej, takim maluszkiem małym, szaro-niebieskim, dotarł do Tallina czy do Rygi? Nie, to było tak, że ja się żaliłem na takim spotkaniu z dyrektorem PKZ-ów, pracownik Olszewacz, zabytków z Lublina, że ja bym tak pojechał w swoje rodzinne strony, ale no nie ma jak pojechać. A on mówi: nie ma sprawy, to my pana jako rzeczoznawcę weźmiemy do Tallina i do Rygi. Dostanie pan służbowy paszport i pojedzie pan, a tam w boku się skoczy. Ja zamiast lecieć samolotem, to oczywiście siadłem w malucha i pojechałem do Rygi. Tam byłem na tym posiedzeniu. Samolotem poleciałem do Tallina, tam też byłem na posiedzeniu. Podstępowałem delegację, wróciłem samolotem do Rygi, siadłem w malucha i pojechałem do Brasławia. Specjalnie jechałem w nocy, żeby nie trafić na te... To były kontrole drogowe, takie co jakiś czas były. Posterunki takie stare. Proszę? Posterunki stare. Tak, posterunki drogowe. Ale w razie czego to myślę, że powiem, że pomyliłem drogę, bo to już z Rygi przez Dneburg i Brasław tam jest blisko i na Wilno później wracałem. I tak po raz pierwszy zobaczył, bardzo sympatycznie przyjęto w moim rodzinnym domu. To było tak, że ja przychodzę, prawda, i od frontu było zamknięte, obchodzę dookoła. Od tyłu mieszka jedna jakaś pielęgniarka, taka starsza już pani. No i pytam, czy mogę to, z tego jak się tu urodziłem, czy mogę zobaczyć dom, proszę bardzo. Więc jej pokoje zwiedziłem od strony ogrodu, a potem przyszli ci, co mieszkają od frontu, i ta mówi: hazjain przyjechał, proszę, żeby... No, ja mówię: kakoje, ja się czas nie hazjain, się czas wyhazjajewa. No i mogłem cały budynek, nawet na strych wszedłem, proszę państwa, i do piwnicy, żeby wszystko obejrzeć. I to był rok 88. Może te butelki z winem tam były pod fundamentem ukryte, które pan ojciec zakochał? Nie, to moja mama wyciągnęła to z fundamentu te butelki z winem, i tam jeszcze pewnie jakieś dokumenty ojciec schował, które mama wszystko zabrała, jak wyjeżdżaliśmy. I za tą butelkę wina, jedną butelkę wina, miało już dobrych parę lat, bajec tam, prawda, już na ziemię odzyskany, się transport nas zatrzymał naprzeciwko transportu powracających żołnierzy Armii Czerwonej. Kupiła za butelkę rower, który on tam, prawda, jako zdobyć wojenną wiózł. Tak, i szybko butelkę i do końca wypił. A butelkę musiała mieć, bo też ojciec, a ojciec ma w 42 roku, a tu już 3, 4, 5 lat, jak już musiało mieć to wino. Więc to nam się dobrze w głowie zakręciło. To pierwszy adres zamieszkania, gdzie pan miał? Oj, proszę pani, ja się włóczyłem, bo ona się wzięła aż do Rypina Lubuskiego, to jest nad Odrą, marne miasteczko. Myśmy z mamą wyszli z transportu, poszliśmy obejrzeć to miasteczko, baćmy się, bo podobno soldaty tam gwałcili kobiety, rabowali i tak dalej, wobec tego wróciliśmy do wagonu a mieliśmy takie prawo, okazaliśmy się sobie do Krakowa, bo w Myślniczach moja babcia miała się. I tam zwaliliśmy się, prawda,
do Myślenic, z Myślenic do Gliwic, z Gliwic do Łobezu, na Pomorzu Zachodnim, stamtąd do Olsztyna i jedno. Uczyliśmy się. Ale o tym jest ta książka. Bo tata czytał tylko fragmenty dotyczące oczywiście tego miasteczka, z którego potem no, rodzina wyjechała. Natomiast wspomnienia tej pierwszej części kończą się w momencie, kiedy ojciec otrzymuje indeks na studiach historii sztuki w Lublinie, na KULU. A do tego czasu oczywiście no, cała tułaczka rodziny i te różne no, momenty, kiedy trzeba zdać maturę, na przykład a tata wtedy w tamtych czasach w tym Łobezie gdzieś tam pod Szczecinem no, nie należał do ZNP, w związku z tym no, no, miał niezdech. Znaczy ja opowiem jedną ciekawostkę taką, że znaczy taki fragment, że przed maturą nauczyciel, który był bardzo przyzwoitym nauczycielem, zwierzył się ojcu, że ojciec, dwie koleżanki, chyba jeden kolega, konkretne osoby, mają obowiązek nie zdać matury, bo tak postanowił miejscowy urząd bezpieczeństwa. Ale, że, ale był przyzwoity szef, przewodniczący komisji egzaminacyjnej właśnie na tej maturalnej, który przyjechał z kuratorium oświaty ze Szczecina. I on, wiedząc o tym, powiedział wszystkim nauczycielom przed maturą, że maturę zdadzą ci, którzy się wykażą odpowiednią wiedzą. I oczywiście ojciec zdał i te wszystkie osoby, które tam były, koledzy, koleżanki wymienieni, prawda, jako ci, którzy na pewno mają nie zdać. Po czym ten pan oczywiście przestał pracować w kuratorium oświaty w Szczecinie. No, na szczęście potem był nauczycielem i jakoś tam... Ale ja bym chciał jeszcze o jednym wątku powiedzieć filmowym, ponieważ w książce jest opisana historia, jak pan zdawał do szkoły filmowej. No niestety, ale szansy nie było. To jest takim wątkiem zupełnie nieznanym, a dotyczącym aktualnie trwającego festiwalu filmowego. No bo miałem aparat fotograficzny, wydawało mi się, że bardzo dobre zdjęcia robię. No bo z tego do szkoły filmowej chciałem. Nie, tam jeszcze jeden wątek fotograficzny zainteresował, ponieważ ksiądz, którego tragiczną śmierć pan opisywał w trakcie, kiedy tą Żydówkę zabito. Był fotografem. Był fotografem, ale był hodowcą jabłków. Był. Tak, więc jest tam naprawdę mnóstwo różnych ciekawych historii, anegdot. Zachęcam do zakupienia tej no, książki. No księdza nakręcił, moja rodzina się przyjaźniła, także no, bywało u nas. A jeszcze był z księdzem Makrejciem tak, że takie czasopismo naukowe jest w Brasławiu, było chyba i jest, w którym opisano właśnie śmierć księdza Krejcia i opisano ją jako że Niemcy zastrzelili księdza Krejcia. Że Niemcy zastrzelili. Myśmy to sprostowali z moim starszym kolegą, bo przecież my wiedzieliśmy, jak było. I wydrukowano w tymże czasopisie, wydrukowano to sprostowanie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za to wspaniałe spotkanie. I tak jak mówiłem, zapraszam do nabycia książki, zdobycia autografu. I dedykacji, tak? Bo to tylko no, autografy pan rozdaje, czy dedykacje no, trudno, też muszę. No, no trudno, no musi pan. Dzięki, wujku. Dziękuję.